Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusza Kuczyńskiego. No i oczywiście Państwa serdecznie witam z mediów tutaj chińskich, ale nie tylko chińskich, bo jest między nami właściciel portalu Maratony Polskie PL, który relacjonuje wszystkie większe biegi, które były na 2020 roku. Także może Pan by zabrał na chwileczkę głos, a ja później powiem, czy ja zacznę mówić, a Pan skomentuje. Chcieliśmy zacząć właśnie od tematu, który jest jakby takim numer jeden, to frekwencja. W tej chwili mamy już zapisanych 4700 uczestników, z tego 4200 jest jakby potwierdzonych, zapłaconych. I jesteśmy trochę zszokowani w tym roku tymi zgłoszeniami, bo my wprowadziliśmy już drugi rok limit 3500 z uwagi na bezpieczeństwo, biura zawodu, żeby wszystko funkcjonowało normalnie. No i w maju, w połowie maja 3500 już się wyczerpało. Bardzo dużo biegaczy z Polski zaczęło nas tam naciskać, żeby jeszcze coś otworzyć, dodatkowe zapisy. Uruchomiliśmy 200 numerów startowych, 2 dni to poszło. No i dalej w czerwcu ponownie. Jeszcze trochę, bo chcemy do Piły przyjechać. Taka impreza, nie możemy. No i postanowiliśmy, że 10 lipca o godzinie 10 uruchamiamy 300 miejsc dodatkowo. Poszło to w 40 minut, więc no to jesteśmy też zaskoczeni, że tak szybko, 300 miejsc, 40 minut na całą Polskę. No i teraz w dalszym ciągu są już prośby, ale już kategorycznie odmawiamy, bo nie chcemy iść na rekord. Oczywiście moglibyśmy i 5 tysięcy zapisać, ale tu trzeba patrzeć też pod kątem bezpieczeństwa, biura zawodów. No, zmieniliśmy też trasę z uwagi na to właśnie, że więcej tych biegaczy jest. Jest nowa trasa, taka mniej kolizyjna, w sensie, że nie będzie 3 pętle, tylko 2 pętle. Jedna krótsza i drugą biegną już po całej trasie. Także to też będzie dla zawodników jakby wygodniejsze, że nie będą się dublować. Już ostatnio mieliśmy tak, że czołówka dogoniała tych słabszych i policja jadąca na czele miała problem z przejazdem między tymi zawodnikami. Także też ta trasa jest inna. Oczywiście start jest niedużo przeniesiony na Wojsko Polskiego, więc z Piastów na Wojsko to jest 500 metrów do różnicy. Meta jest w dalszym ciągu na Placu Zwycięstwa. Początku biegu. Tak to wygląda. Może kolega powie coś o trasie, bo on się tym trasą mierzył. Trasa drogowa jest, to jest z Wojska Polskiego przy poczcie, który za pocztę na Wojska Polskiego biegniemy przez Rondo przy Rondle, Rondo z kierunkiem, potem na Rondzie skręcamy, na następnym Rondzie skręcamy Ulicę Walki Młodych i Młodych do Bohaterów Stas. Do Zygmunta Starego, tutaj taki jest Zygmunta Starego na Okrzei i sobie biegamy znowu na Okrzei, pod Górną na Okrzei, Puszczkach Okrzei i znowu to tak jest, no mamy tak dobrze zrobione, że przebiegamy pod metą, także będą mogli wszyscy, co stoją, kibicują, będą biegacy, gdzieś na pierwszym kółku, gdzieś tam po czterech 800 będą na pierwszym kółku przebiegali sobie pod metą, także będą właściwie raz. Potem wybiegamy na duże koło, jak mój kolega, wybiegamy na Korowła, Sudnowusz, Rondo pod prąd będzie, na Wojska Polskiego, na Działki, na Paderewskiego, Różana Droga i wracamy w Niepodległości, ulicą Niepodległości wracamy, Wodną, pod prąd i potem biegnie z takiej dość nową, też właściwie już z policją uzgodnione to było, że biegniemy Rondo, Przyrodę, pod prąd biegniemy i biegniemy po stańcu Wielkopolskiej pod prąd biegniemy. Tą nitką, lewą nitką biegniemy pod prąd, Śniadeckich i znowu wracamy z Śniadeckich tam gdzie Lipsa i wracamy znowu na Postańcu i zakręt jest taka nawrotka, jest jak gdyby przy Filipsie, przy Wieździe, była dalej, teraz jest bliżej, przy Wieździe do Filipsa, znowu pod prąd i pod Postańcu, Styki, Kosaka i przez Rondo przy Bydgoskiej, Tucholska, przez Tucholską i wracamy znowu na, gdyby końcówka jest tak samo jak po pierwsze koło Zygmunta Starego, już nie biegniemy do Podgórnej, tylko prosto Okrzei, do Bohaterów Starygradu i Bohaterów Starygradu, stary nazw jest już, bo już wiadomo, wszyscy wiedzą, starymi nazwami operuje i Bohaterów Starygradu do mety.
Także tak jak no, także nie powiem, na pewno nie może być sytuacji, że biegacze się nabiegną, bo pierwsze koło jest 5 km, a się mają do, żeby odbiec mają 600 metrów tylko, żeby uciec ze startu, że mają momentu. Także oni będą po 15 minutach, myślę, że ostatni biegacz przez rundę powinien po 7-8 minutach najpóźniej na przejść. Także tak by było. Także myślę, że czas ten będzie szybki, żadnych górek nie mamy, minimalnie to jest na ostatnim takim rynku, z którego wniesieli tych powstańców, to jest taki delikatny ten podbieg, także nie powinno przeciwkane obligacje. Mamy też prośbę do Państwa, żeby najgłaśniej w sytuacji, że będzie utrudnienie, jak zawsze, ale w tym roku będzie jeszcze większe z uwagi na to, że powstańców będzie prąd, więc jedna linka będzie całkowicie wyłączona i to może też powodować, z niedziela, co prawda, ale tam jest Kaufland, galeria jedna, druga i to się może też tam trochę nerwów pojawić, nie? Na kierowców szczególnie. Także prosimy ludzi przypisać, że w tym dniu lepiej na zakupy wyjechać o 9 czy dopiero o 15, ale w tym czasie lepiej nie przyjdą kibicować wszyscy, którzy mają plany zakupów. No i prośba również do Państwa, w tym roku wyszła taka sytuacja z dziećmi, biegiem dla dzieci, to był taki tradycyjny bieg zawsze od początku, że dzieci startowały, rozpoczynały tę imprezę. No i w tym roku rok szkolny się zaczyna 1, ale pile zaczyna się 4. Myśmy wstępnie mieli już tam jakieś z nauczycielami kontakt i wydawało nam się, że jak oni przyjdą 1 do szkoły, to te dzieci będą powiadomione, że mają przyjść w niedzielę na start. No i teraz w poniedziałek, jak przyjdą, to już będzie pobiegł. I teraz Państwo, jak możecie gdzieś tam pisać, czy mówić, czy tak pokazywać, że ten bieg dla dzieci jest, niech te dzieci przyjdą w sobotę do nas, do biura zawodów, jeśli dziecko samo przyjdzie, to musi z rodzicem przyjść, bo nie możemy tak postawić na starcie dziecka z opiekunem. Tak, no trzeba opowiadać. Rozmawiamy z nauczycielami, którzy tam są z nami w stałym kontakcie, że oni jakoś dotrą do tych dzieci, że jakiegoś tam Facebooka, maile, żeby te dzieci się pojawiły. No. Zawsze planowaliśmy na 1000 osób, ale podejrzewam, że może 1000 nie ma z tych dzieciaków. No to jest bieg 10-13, tam 10 lat do 13, 4-6 klasa. No część wie, dzieciaków się już pytają, czy będzie bieg, bo chcą przyjść, nie? Ale to też muszą przyjść i odebrać ten numer startowy i ktoś się musi przyprowadzić. No ale można mówić, co tam Państwo mówili, że można pójrzeć w szkołach jest na budynkach szkoły, jest na plakat, jest informacja taka dokładnie napisana, jak będzie można sobie ten numer odebrać. Jest taka informacja na obiektach szkolnych. Wiadomo, gdzieś tam pierwszego to już się skończą, czyli na akcję, więc dlatego takie coś zrobiliśmy. Część rodziców przyjeżdża, którzy biegają duży półmaraton z Polski, no to też przychodzi dzieci, z nimi nie będzie problemu, ale chodzi o pilskie dzieci głównie. Kilka słów komentarza. Po pierwsze, nie dziwi mnie frekwencja, bo już w poprzednich latach mieliśmy taką sytuację, że zainteresowanie było bardzo duże i chyba to jest wynikiem dobrej jakości organizacji tego przedsięwzięcia. Ja tutaj nie powinno pewnie ze strony pana Henryka to paść, ale na pewno z naszej może, że dokładamy do tego swój współudział, ale wiemy, że ta dobra organizacja to marka państwa, Pascal, całego biura, które to organizuje, ale również myślę doskonałej współpracy ze wszystkimi służbami miejskimi. Pan dyrektor Kubicki naprawdę tylko reprezentuje jeden z podmiotów, które w to się angażują, bo możemy śmiało powiedzieć, że pół miasta również organizacyjnie w tym uczestniczy. To jest wielkie, wielkie nie tylko przedsięwzięcie pod względem ilości uczestników, ale również tym organizacyjnym. Za każdym razem, zresztą tak dużych wydarzeń w tej wielkości miasta można policzyć na palcach pewnie jednej ręki, bo z reguły porywają się na nie duże ośrodki, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław. Tak, w takich ośrodkach jak Piła, tak dużych wydarzeń właśnie ze względów organizacyjnych najczęściej nie ma, bo jest po prostu to potężne wyzwanie.
I u nas to się udaje z tego właśnie powodu, że wszyscy ze sobą doskonale współpracują. W tym roku jest o tyle jeszcze łatwiej nam, że na trasie po raz pierwszy nie mamy wykopów drogowych. Nie będziemy musieli w sposób szczególny prowadzić robót, czy zalewać asfaltem kilka godzin przed biegiem, tak żeby można było bieg zrealizować. Trasa jest bardzo, bardzo dobra na takiej nawierzchni również, która właściwie na żadnym etapie nie wymaga jakichś poprawek, czyli wiemy, że też jest i bezpiecznie. Zachęcamy mieszkańców do wsparcia, tak jak co roku, do tego, żeby się pojawić, żeby kibicować, pomagać, dopingować. A jak będzie gorąco, to i podawać wodę, czy wspierać je w inny sposób. Nie obawiam się już po latach organizacji takiej wspólnej tego problemu związanego z narzekaniem na utrudnienia. Co roku jest chyba coraz większe zrozumienie, że to jest wielka impreza, która świetnie promuje miasto. Ona jest dla nas ważna, nie tylko właśnie z tego powodu, że jesteśmy dobrze wtedy postrzegani w kraju, ale również takim, pod takim czysto promocyjnym elementem. Jesteśmy znani z półmaratonu nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przyjeżdża przecież do nas wielu zawodników. W Polsce, jak jadę, ludzi w tej chwili biega w ogóle bardzo dużo, więc ta taka dobra fama w mieście o tym, że mamy taki bieg, idzie w świat i jest jednym z naszych na pewno znaków rozpoznawczych. Panowie. Na pewno trzeba wspomnieć tutaj o Mistrzostwach Polski, o kilku innych ciekawych klasyfikacjach, które prowadzone będą w ramach naszego 27. już półmaratonu Philips. Na dzień dzisiejszy mamy 47 zgłoszeń do Mistrzostw Polski. No, zawody będą na pewno ciekawe. Ponadto tradycyjnie Mistrzostwa Nauczycieli i Studentów, Puchar Policji, to są zawody klasy mistrzowskiej i klasyfikacje najlepszych zawodników miasta Piły, najlepszych zawodników powiatu, pracowników Philips i żołnierzy Wojska Polskiego. To są te klasyfikacje, które będą prowadzone w ramach tegorocznego półmaratonu. Ja tylko dodam, że... Najlepsi z miasta też? Tak. Szanowni Państwo, z Piły na dzień dzisiejszy mamy 310 zawodników, to jest roku ubiegłego 260 kilku, także co roku ta grupa przybywa. No, cieszymy się. Czy się nie zdążyła zapisać? Tak. Nie dała. No, do dnia dzisiejszego przychodzą maile, nie, a z miasta Piły nie przyjmujecie. Nie, chyba będziemy musieli w przyszłym roku taką specjalną ścieżkę otworzyć. Do znajomości, tak zwane. Inny korytarz. Imprezę obsługuje na dzień dzisiejszy mamy 270 wolontariuszy, to już jest taka spora grupa ludzi ze szkół, Centrum Kształcenia Nauka, Centrum Wolontariatu, które w tym roku zostało dokooptowane do naszego przedsięwzięcia, no i tradycyjnie oczywiście harcerze. Biuro tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 1, ulica Buczka. To biuro będzie już, ta hala będzie po prostu tak wypełniona, że jeśli byśmy chcieli coś dołożyć w przyszłym roku, to trzeba będzie zmienić po prostu miejsce. W biurze pracuje 56 ludzi. Chcemy obsłużyć w sobotę około 1500 zawodników i te 2500 w niedzielę. To jest dla nas poważne wyzwanie, stąd taka rzesza ludzi, ale no, również potrzebujemy więcej metrów. I też zastanawiamy się, co w przyszłości z tym zrobić. Także tak to wygląda. Może tak dwa zdania jeszcze. Najbardziej rozbiegane miasta, które tu ościenne, no Piła już powiedziałem 310, Złotów 55, Chodzież 50, Wałcz 50, Ścianka 26, Kaczory 18. Wymienię się Poznań pierwszy. Ja już nie wymieniam tych dużych miast oczywiście. Warszawa mają ponad 200 biegaczy. Jeszcze dojadą tacy, którzy nie są z tej elity, z Mistrzostw Polski, nie? Także to wyjątkowo duże. Ja w warszawiaku, bo w Warszawie jest z drugiego, więc w sobotę wieczorem jest też półmaraton. Też duży BMW organizuje, znaczy sponsoruje i organizuje. Także to jest taka impreza, a ja wybrali Piłę. Część wybrała Piłę.
Najwięcej jak zwykle co roku Poznań. To jest ponad 560 osób na dzień dzisiejszy z Poznania i ta grupa z Poznania tradycyjnie przyjedzie w niedzielę rano, żeby odebrać pakiet, nie? I tak dalej. Stąd no, musimy się sprężać. Mam nadzieję, że damy radę. Dziękuję bardzo. Ja tu chciałem jeszcze dodać, że policję udało nam się pozyskać osoby ze szkoły policji, którzy nagłośnili to w świecie i wymyślili tak zwany puchar policji, międzynarodowy puchar policji. No i przyjeżdża w tym roku z Malty, z Rumunii, z Łotwy, Litwy, iluś tam zawodników, także to jest w zasadzie, ten puchar odbywa się w zasadzie międzynarodowej. Także to dla nas też ważne, że przyjeżdżają ludzie z policjanci i też było ich dużo chętnych, już nie było można ich napisać. Nie? No i tym roku na medalu będzie, bo zawsze mamy medal z wizerunkiem znanego maratończyka polskiego, tylko polski zamieszczamy na medalu. Leszek Bebło, to jest zawodnik polski, który pierwszy przebiegł maraton poniżej 2 godzin 10 minut. Jego rekord życiowy 2 godziny 9 minut 41 sekund. Wybitny zawodnik, wygrał Paryż, Reims, na świecie wygrywał duże maratony. Będzie w pile na medalu, przyjedzie do nas też, także cieszymy się bardzo, że udało mu się przekonać, żeby u nas na medalu też zaistniał. Drodzy Państwo, ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że my linię startu będziemy zabudowywali w sobotę po południu i za Państwa pośrednictwem chciałbym prosić, żebyście Państwo informowali, że brukówka tak zwana i parkingi zostaną wyłączone z użytkowania. Straż Miejska będzie kolportowała już od wtorku ulotki, ale im więcej informacji, tym mniej nieporozumień. Chcielibyśmy uniknąć lawetowania. No, trasa posiada też międzynarodowy atest mierniczy z organizacji IMS i IAFO, Federacji Lekotecznej Międzynarodowej, był 15 lipca, tutaj jest to dokładnie co do centymetra, jeżeli trasy trochę też na przekrzali ludziom jeżdżącym, bo jechali do prom, też musieli się zatrzymać, ale mamy wszystko potwierdzone oficjalnie, także atest jest dokładnie zbliżony. I teraz na koniec chciałem pokazać, jaka będzie w tym roku koszulka, bo co roku jest inna, a w tym roku będzie taka koszulka, która się będzie podobać. Także każdy zawodnik, który w chwilę się zarejestruje, otrzyma taką koszulkę na pamiątkę. Państwo, dla Państwa też mam koszulki. Jak to wygląda? To jest Ameryka. Była mowa o trasie, a co możemy odpowiedzieć o zawodnikach tych czołowych? Kto tu może wygrać? Są mistrzostwa Polski. Nie jest tak, że cała czołówka tu przyjeżdża. Kobiety najlepsze wygrają, że nie wiem, czy tak świata, więc tak ich nie będzie. Tych lepszych będzie tylko taka znana maratonka, na chwilę wygrała Olga Wachał. Mężczyzn będzie Arek Garcielewski, Adam Nowicki, Dobrowolski, ale mamy 6 Kenijczyków, 3 kobiety i 3 mężczyzn. Bardzo dobrzy Kenijczycy, którzy mają wyniki w granicach godziny 1. A kobieta, która wygrała w Warszawie półmaraton w marcu, ma wynik godzina 11. Więc dobre wyniki, jak wszystko dopiszę tutaj, to możemy mieć też i wyniki dobre. Kenijczycy oni walczą. Wyniki jeszcze, jak tam zasugerujemy, że jest za rekord, tam dodatkowa premia, to jeszcze mocniej się ścigać. Czasami był tylko jeden Kenijczyk i walczył z naszymi zawodnikami, ale w tym roku będzie 3 mężczyzn, 3 kobiety, więc oni między sobą też potrafią walczyć. Wiadomo, że są nagrody pieniężne i każdy chce wygrać coś tam. Właśnie nagrody możemy wspomnieć? Znaczy za wygranie mężczyzn i u kobiet jest ta sama nagroda, 4000 zł. I za rekord trasy jest 1000 zł. No nie, na więcej nas nie stać po prostu. No ale to są dobre nagrody, tak w skali kraju, patrząc nie na te duże maratony, jak Warszawa czy Poznań, to jesteśmy tak odbierani dobrze, że to są niezłe nagrody. Oczywiście, gdy zawodników musimy jeszcze pokryć pobyt tutaj, wyżywienie,
czołowym, nie? To są też koszty. No i chciałem tylko taką informację podać, też co roku jest, ale w tym roku wyjątkowo, że w Pile nie ma żadnej miejsc hotelowych już. Do nas dzwonią ludzie, czy mamy jakieś możliwości. Kolega z innego klubu mówi, że dla zawodników załatwił nocleg 20 km od Piły. To znajomości. Jeszcze chyba po znajomości, bo Pile po prostu gromada, hotel Gda, wszystkie mniejsze hotele kompletne są zajęte już od lipca, nie ma możliwości zarezerwowania. Także to cieszymy się, że hotele dzięki temu coś tam zarobią. Hotele, restauracje, to wszystko się kręci. Są dobrze wydane pieniądze te nasze miejskie, które inwestujemy. Procenty powinny być. Podpis powinien być.